Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam was bardzo serdecznie, przed nami Jackson. Jest to model JS32Q Dinky Archtop w wykończeniu Transparent Purple Burst. Tak się zwie ten kolor. Mamy tutaj do czynienia z instrumentem budżetowym, który w swojej klasie naprawdę zapewnia komfortowe warunki, jeżeli chodzi o granie, o brzmienie, o jakość wykonania. Korpus Stopoli, jest to korpus frezowany, jest on tutaj uwypuklony. Na front mamy nakładkę sklonu falistego. Mamy tutaj gryf, który jest wykonany z klonu. Jest to takie dość fajne, przyjemne C. Jest ten gryf ożyłkowany, podstrunica, która jest przyklejona, to Amarant. Mamy tutaj nabite 24 progi Jumbo i zmienny radius podstrunicy, co jest bardzo ciekawe w tej klasy instrumencie. Między 12 a 16, myśląc w górne rejestry. Przetworniki o dużym outpucie, przynajmniej tak nazywa je producent, dokładnie tak właśnie jak nazwałem je, czyli high output. Mostek typu hardtail ze strunami przez korpus, potencjometr tonów, potencjometr głośności, trójpozycyjny przełącznik, główka znana z Jacksona, 6 kluczy olejowych w linii, nic dodać, nic ująć, pięknie wyglądający instrument, bardzo dobrze poskładany w tym przedziale cenowym. Naprawdę jest to temat warty zainteresowania się nim. Moi drodzy, posłuchajcie, jak brzmi ta gitara. Link do produktu macie pod spodem. Również pod spodem znajdziecie treść dotyczącą łańcucha, jak nagrywaliśmy tą gitarę, czyli wszystko, co było po kolei, po gitarze, po wyjściu kabelkiem, znajdziecie właśnie tam na dole. Zapraszam was do sklepu stacjonarnego, zapraszam was na guitarcenter.pl, a ja się z wami żegnam, subskrybujcie nasz kanał i posłuchajmy, jak brzmi ten instrument. Cześć!